Pokrętło programatora należy ustawić w trybie praca. Następnie należy odblokować panel, wciskając i przytrzymując przycisk menu. Wchodzimy w menu, wciskając lewy górny przycisk. Następnie wybieramy język, wciskając czarny kwadrat. Następnie wciskamy strzałkę w dół. Jednostki M3, tą opcję zostawiamy. Ponownie strzałka w dół. Zmieniamy tryb regeneracji. Wciskamy czarny kwadrat. Strzałkami szukamy opcji objętość przez czas. Zatwierdzamy czarnym kwadratem. Ponownie wciskamy strzałkę w dół. Ustawiamy aktualną godzinę. Wciskamy ponownie strzałkę w dół. Godzina regeneracji. Tą opcję zostawiamy. Wciskamy strzałkę w dół. Dni regeneracji. Wciskamy czarny kwadrat. Zmieniamy wartość na 20. Zatwierdzamy również czarnym kwadratem. Wciskamy strzałkę w dół. Regeneracja metry sześcienne. Tę wartość wprowadzamy za pomocą czarnego kwadratu. Tę wartość wyliczamy z podanego wzoru. I ponownie wciskamy strzałkę w dół. Płukanie wsteczne. Tę wartość ustawiamy na 10 minut. Solenie. Tę wartość ustawiamy 60 minut. Płukanie. Tę wartość ustawiamy 10 minut. Uzupełnienie wody również ustawiamy na 10 minut. Następnie wychodzimy z menu. Na tym etapie mamy zakończone programowanie głowicy. Aby dokonać pierwszego rozruchu urządzenia, należy wcisnąć i przytrzymać czarny kwadrat. Podaną wartość musimy zmienić na natychmiastową. Zatwierdzamy czarnym kwadratem, wciskamy biały kwadrat. Po zakończeniu procesu rozruchu, programator wróci do trybu praca, co oznacza, że zmiękczacz jest gotowy do użycia.